zademonstrujemy manewr człowieka za burtą. Czyli no, może się zdarzyć, że ktoś nam wypadnie i trzeba po niego wrócić. Dobrze by było, żeby osoby, które nie umieją pływać, to moim zdaniem obowiązkowo powinny nosić na sobie kamizelki asekuracyjne bądź ratunkowe. Za chwilę pokażę, jakie mamy środki ratunkowe. Osoby, które umieją pływać, no, nie muszą tego robić. Ja teraz nie robię nic złego, stojąc bez kamizelki, natomiast ja staram się jak tylko mogę, jeżeli pracuję na pokładzie, schodzę na keje, czy chodzę po Y-bomach, zakładać kamizelkę, tak? Bo to pomimo tego, że ja umiem pływać, ja jestem ratownikiem, no kamizelka naprawdę mocno pomaga. No, ale wróćmy do człowieka za burtą. Wypada nam człowiek, trzeba podać mu środki ratunkowe. Pierwszym takim środkiem znanym chyba wszystkim jest koło ratunkowe. I koło ratunkowe fajnie, żeby było przywiązane takim węzłem. Zobaczcie, że ja robię tylko jeden ruch i już mam koło w ręku i mogę rzucić. Tak i po prostu ja stosuję, to się nazywa w żeglarstwie węzeł refowy. A to jest nic innego, tak jak sznurowadła wiążemy na jedno piórko. O. Koło rzucamy zawsze na nawietrzną stronę człowieka, bo koło szybciej dryfuje niż człowiek we wodzie, żeby ono do niego dodryfowało i mógł się go chwycić. I wykonujemy manewr. Ja pokażę na obrazku, jak taki manewr może wyglądać. Tych wariantów jest dużo. Niestety nasz dron przestał z nami współpracować, nie byliśmy w stanie nakręcić filmu, poza tym dzisiaj jest za silny wiatr na naszego drona. Tak czy siak byśmy tego nie zrobili, więc pokażę na rysunku, ale chodzi o to, żeby zrobić jakąś pętelkę, odjechać kawałek od tego człowieka, wrócić i osłonić go od wiatru. Dlaczego osłonić od wiatru? Dlatego, że nasza motorówka, nasz houseboat, nawet mała motorówka, szybciej będzie dryfować zawsze niż człowiek we wodzie i wiatr nas dopchnie do tego człowieka, po prostu. Tak, człowiek jak jest we wodzie i nawet jest w kamizelce, trzyma się koła, to wystaje mu nad wodę głowa, a cały człowiek jest pod wodą. A w łódkach jest odwrotnie. Łódka nasza ma tyle zanurzenia, a kilka metrów, ponad 2,5-3 metry do góry, tak? Jak nie więcej. Więc zawsze będzie szybciej dryfować i nas do niego dotryfuje. Nie będziemy demonstrować manewru z rzeczywistym człowiekiem, gdyż jest to zawsze zagrożenie. Ja nigdy takich manewrów na ćwiczenia nie robię. Ostatnią fazą manewru jest wyjęcie tego człowieka. Ja będę na tego typu łódce robił to z lewej burty. Dlaczego? Dlatego, że z lewej burty mogę odpiąć reling i mam drabinkę, po której on, jeżeli jest przytomny i ma siły, może wejść, a jeżeli nie, to ja mogę, czy tam któryś z kolegów może zejść i spróbować go wciągnąć. Na tym jachcie jest to jedyne miejsce, moim zdaniem, gdzie możemy człowieka wyjąć. Po samym wychodzeniu na pokład robiłem taki film jakiś czas temu, jak wyjść na małego riba. Pokazywałem różne techniki, film w zakładce i w opisie. Co jeszcze ważne, osoba, która pierwsza zauważy, że wypada człowiek, podnosi alarm człowiek za burtą. No i wtedy co? No podajemy te środki ratunkowe i od razu wyznaczamy, a nawet jak nie wyznaczamy, to powinna jedna osoba sama z siebie, z załogi, pokazywać ręką, gdzie jest człowiek, nie gubić go z oczu. Dlatego, że ja ze stanowiska sternika, no są momenty, że jestem w stanie go zgubić z oczu. Tu jesteśmy na jeziorach, tutaj fala tak duża, przynajmniej na tych nie występuje, żeby mi za falą zginął, ale proszę mi wierzyć, że na przykład na wodach morskich przy fali już około 1,5 metra człowiek ginie za pierwszą, drugą falą i go nie widzimy. I po prostu osoba, która pokazuje ręką i nie robi nic więcej, tylko się gapi na tego człowieka, jest bardzo cenna. Robimy manewr, wyciągamy. Po prostu zobaczmy. Płyniemy sobie, silnik pracuje oczywiście naprzód, prędkość marszowa. No i wypada nam człowiek. Osoba, która go zauważy, podnosi alarm człowiek za burtą, krzyczy człowiek za burtą, dobrze podać z której burty. Podajemy środki ratunkowe i osoba, która go pierwsza zauważyła, najlepiej, żeby cały czas się na niego patrzyła i wskazywała ręką, gdzie jest. No i nie zdejmujemy obrotów, tylko płyniemy, odpływamy kawałek i robimy pętelkę.
prostu pętelkę, żeby wrócić do niego i osłonić go od wiatru. Tak wykonujemy sobie pętelkę. Obroty będę zwalniał, jak już jestem na kursie na tego człowieka. Oczywiście to trzeba wyczuć i warto sobie taki manewr przećwiczyć. Daję silnik stop. Wykorzystuję bezwładność łódki. Ona jeszcze długo będzie się zatrzymywała i tak będę musiał hamować silnikiem, gwarantuję. No to są ciężkie łódki, więc hamujemy silnikiem i osłaniamy go od wiatru. Jak łódka się ładnie zatrzyma, nie musimy podchodzić idealnie do tego człowieka, osłaniamy go od wiatru i wiatr nas zawsze na niego zdryfuje, dlatego że łódka szybciej dryfuje od człowieka we wodzie. No a ten jeszcze dodatkowo jest przez nas osłonięty, więc tego wiatru ma mniej. To cała filozofia. Prosty manewr. Warto go sobie przećwiczyć podczas rejsu z załogą, żeby załoga wiedziała, co robić, a my poznamy wtedy też właściwości naszego jachtu. Człowiek za burtą. Podać środki ratunkowe. Marcin, obserwuj człowieka. Środki ratunkowe podane. Tak naprawdę wykonujemy dowolną pętlę, tak żeby osłonić człowieka od wiatru, bo łódka zawsze będzie szybciej dryfowała niż człowiek we wodzie. My żeśmy to koło, jak widzieliście, dowiązaliśmy buchty. Te buchty były po to, żeby koło nam tak szybko nie dryfowało, bo człowiek w wodzie nie dryfuje tak szybko jak koło. Będę podchodził lewą burtą. Marcin, przygotuj się do podjęcia człowieka lewą burtą. Dlatego lewą burtą, że z lewej burty mam zejście, gdzie ten człowiek będzie mógł jakoś wyjść, będziemy mogli go wyciągnąć. Jest drabinka. Wiecie, nie musimy podejść idealnie do człowieka, bo nas na niego zdryfuje. Daję silnik wstecz, żeby się zatrzymać. I łódka zaczyna dryfować na człowieka. Trochę dam do przodu, żeby Marcinowi było łatwiej podebrać. Podam człowiekowi drabinkę. No, złóż drabinkę i przygotuj się do podjęcia człowieka. Jak będziesz mógł podjąć, to podejmuj. No tutaj bosakiem łapiemy koło, natomiast wiadomo, żebyśmy musieli... Człowieka pokładzie! Zobacz, co tam z nim jest, udzielić pierwszej pomocy. Tak jest. No wyjęliśmy tego człowieka, oczywiście udzieliliśmy pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc to nie jest od razu, tak jak się wszystkim wydaje, RKO, czyli uciski klatki piersiowej i wdechy zastępcze, sztuczne oddychanie, bo przecież ten człowiek jest mokry, wystraszony, zdenerwowany, zziębnięty, mógł się gdzieś uderzyć, mógł się skaleczyć, trzeba go wyciągnąć, przebrać w czyste ciuchy, obejrzeć, zrobić to, ratownicy mówią, szybkie badanie urazowe, bo nie wiemy, czy się gdzieś nie uderzył, zapytać go, czy coś się stało, czy coś go nie boli i tak dalej. No zwykłe po prostu takie ludzkie zobaczenie, co się dzieje. Na pewno ubrać w ciepłe, w suche, wytrzeć, ubrać w suche ciuchy, żeby nam po prostu nie marzł i tyle, tak? Wiecie, wypadnięcie za burtę może się wiązać nie z tym, że ktoś się poślizgnie, tylko zasłabł. Także też trzeba zapytać, jeżeli ten człowiek jest przytomny, co mu się stało, tak? Że powie nie wiem, no to mamy problem, bo pewnie zasłabł, a może zawał, różne rzeczy mogą się dziać. Także w tym miejscu też naprawdę zachęcam Was wszystkich do tego, żebyście regularnie brali udział w kursach pierwszej pomocy, bo to pomaga, tak? Najważniejszym ratownikiem jest ten, który jest pierwszy na miejscu zdarzenia, a nie ten, który przyjedzie karetką wodną, czy nawet lotniczą, czy na kołach. Najważniejszy jest ten na pierwszej linii. Jakie mamy środki ratunkowe na śródlądowym jachcie? Pierwszy to już znany koło ratunkowe. Tutaj wystarczy, że mamy jedno koło.
Dodatkowo mamy dla każdego członka załogi kamizelki ratunkowe, takie pomarańczowe. Ja je założę. Się zakłada jak kamizelkę, ale wiaterek mi trochę przeszkadza, więc zmieniłem technikę, muszę się obrócić. Pyk. Zapinamy. Cyk, jesteśmy. Tutaj jeszcze wiążemy, ściskamy się. Ja nie będę wiązał, bo będę musiał się potem rozwiązać. Co ta kamizelka ma? Ona pływaki ma w przedniej części i na kołnierzu. Nawet gdybym wpadł nieprzytomny do wody, ta kamizelka mnie będzie utrzymywać twarzą do góry. Jak wpadnę brzuszkiem w dół, odwróci mnie automatycznie ten kołnierz. Dodatkowo mam gwizdek do zwracania uwagi. Jest to, no nie gwizdałem mocno, prawda? Ale to jest jedna z takich kamizelek. Jest on dla każdego członka załogi. One może nie są wygodne tak do pracy, dlatego na jachtach już się też spotyka. Ja mam tutaj swoją prywatną kamizelkę pneumatyczną. Ona jest dużo przyjaźniejsza w noszeniu, nie krępuje ruchów. Zobaczcie, ona jest teraz poskładana. W momencie, gdybym wpadł do wody, wyposażona jest ona w nabój gazowy z dwutlenkiem węgla i aktywowany jest mechanizm, który powoduje, że ona się pompuje, jest napompowana i tyle, tak? Tu jest jakiś zaczep do wyciągania mnie, ja sobie jeszcze jestem zawsze, uważam, że żeglarz powinien mieć pod ręką nóż, to mam taki zawsze tutaj nóż ratowniczy. Na szczęście jest bezpieczny, więc upadł mi nie uszkodził pokładu. Natomiast, żeby tak jak teraz ją noszę, to ona jest, że tak powiem, no pomaga, bo coś jest, ale ona może mi się wysmyknąć, jak się napompuje. Dlatego dodatkowo powinienem zapiąć się tutaj takim pasem krokowym. Ja go już pokazuję. On jest z tyłu tej kamizelki. Różne są rodzaje tych kamizelek. Kiedyś firma Sklep Żeglarski Chopineria fajny film nakręcił o tych kamizelkach, ja go podlinkuję. No widzicie, zapiąć się jest łatwo, a wypiąć wcale już tak łatwo nie jest i o to chodzi. O, tutaj z tyłu kamizelki mam ten pasek taki, wyciągnę go. Jest ciasne wszystko, ale to takie ma być, żeby się nie majtało. Wyciągnę sobie ten pasek. Zobaczcie, jeszcze raz założę teraz już tak na 100% tą kamizelkę, jakbym chciał jej użyć jako ratunkowej. Bo tak jak ją noszę, bez zapięcia tego paska krokowego, bo on trochę przeszkadza, krępuje ruchy, wrzyna się w tyłek jednym słowem, no to można powiedzieć, że ona ma parametry kamizelki asekuracyjnej. Natomiast dopiero jak zapnę ten pas krokowy, to po napompowaniu ona mi nie pójdzie do góry. Warto się zaopatrzyć w tego typu kamizelki. Najróżniejsze są. Są też o parametrach asekuracyjnych, czyli o mniejszej wyporności. No ale warto to mieć. One nie krępują ruchów. Ja sobie, jeżeli tylko się nie opalam na pokładzie, noszę koszulkę, to ona mi w ogóle nie przeszkadza. Ja o niej zapominam, że ją mam i sobie bezpiecznie chodzę.